Dobra, słuchajcie, trzeba kuć żelazo póki gorące. Spróbuję naprawić tą stację hot air baku. I teraz tak o, tutaj sobie położyłem miernik, którym zaraz coś wam fajnego pokażę. I tutaj jest moja grzałka, którą kupiłem sobie już jakiś czas temu, dużo wcześniej, po prostu przypuszczając, że ta mi się kiedyś właśnie spali, nie? Tyle, że w tej grzałce, co kupiłem, zamiast tutaj, ile mamy tej oryginalnej? Raz, dwa, trzy, cztery. Zamiast czterech, które wychodzą, kabelków, jest ich sześć. Teraz o co chodzi? Te grube dwa to jest zasilanie grzałki. Te dwa tutaj to są czujniki temperatury, a te dwa to jest z tego, co się orientuję. Ja sobie tutaj mam taką ściągaweczkę, którą wam też postaram się pokazać. Tylko się przełączę na Firefoxa na chwilę. Widzicie? Dwa, zasilanie elementu grzejnego, czarny i czerwony. Czujnik temperatury to jest niebieski i czerwony. No i czujnik odłożenia kolby, to są te dwa druciki. I teraz pytanie, jak ja mam tutaj się podłączyć tymi czujnikami odłożenia kolby? Ale to chyba bez problemu. No tak, w sumie do płytki mogę się też podłączyć. Do płytki, no. Do tych czujników. Tylko tutaj nie ma. I ta grzałka tutaj, ile ona kosztuje, z ciekawości chcę zobaczyć w tym sklepie. 24 V. Aha, to jest następna, wentylator. Tu element grzejny do kamy gorącej powietrza, stacja grzewi, chłodziło źródło na wyjął powietrza, wentylator. Grzałka pasuje do modeli 858D. Akurat jest. No to ja mam baku 858D, także to praktycznie to samo. Gdzie tu jest cena? Chciałem zobaczyć, jest tu cena w ogóle? Korzyść wysyłki 12-18. Brak produktu dostępny na zamówienie. Aha, czyli nie mamy ceny. Jakieś 25 zł taka grzałka kosztuje. Dobra, przełączmy się teraz jeszcze raz na widok z tego. I teraz takie coś. Ja postaram się najpierw pokazać wam, jak będę mierzył miernikiem. Zmierzymy sobie zasadę tutaj regulacji nawiewu, jaki jest prąd na wentylatorku. Wiadomo, że ten wentylatorek ma maksymalnie 24 V, ale zobaczymy, jak jest faktycznie. Także ja ustawiłem miernik na 600 V, żeby nie było prądu stałego oczywiście. I teraz włączam, nawiew dam teraz na minimum, włączam zasilanie. Włączył się wentylatorek, chodzi i teraz patrzcie się na mierniku, ile będzie pokazywał. 11,3 V. Przy regulacji ustawionej na 1. Teraz ustawię na 2. I mamy ile? 12,1. Kurczę, może jakoś bym sondy tak przyłożył. Nie, boję się, że będzie zwarcie. Dobrze, nie będę tak kombinował. Chciałem jedną ręką złapać i kręcić po prostu. 12,1 V na dwójce. Dobra, damy na czwórkę obroty. Już mamy ile? 14,9 V. Damy sobie na szóstkę obroty. 20 V. I teraz damy na maksa, na ósemkę. Mamy 27,6 V.
7,5, 26, 6 i chyba 7, 22, czyli na 7 powinno być gdzieś tak 24. No, 7 to jest mniej więcej tak 24 V. Ja sobie dam na minimum, żeby mi tak nie był. Wiatrak, znaczy ta turbinka ma 24 V, a tutaj doszło 27, także 3 V więcej. I teraz takie coś. On mi pokazuje tutaj ten, ta stacja błąd HE. Nic nie grzeje. Sprawdźmy sobie, czy na tych dwóch tutaj pinach, czerwony i czarny, będzie zasilanie, bo to idzie do grzałki. Czerwony i czarny. Czyli to powinno być zasilanie. I patrzcie, co się będzie działo, jak nacisnę tutaj na kabelki. Miernik nic nie pokazuje. Nie ma zasilania. Zero, nic, nul. I teraz wiecie co? Zastanawiam się, czy to jest faktycznie grzałka uszkodzona, bo tak jak ją sprawdzałem miernikiem, to ona się chyba wydawała ok. Do końca tak jeszcze nie jestem pewny tego, ale serio. Tutaj na tym mamy 0 V. Nie ma zasilania grzałki. Jeżeli bym sobie zmierzył te oczy, chyba tu są, tutaj są od temperatury, dwa żółte, a to mi nic nie pokaże. Miernik. Nic, zero. Co on mi sygnalizuje, że się wyłączy? Dobra, jeszcze raz. 11,3 V na wiatraku. Czarny, czerwony dam. Jest 11 V na wiatraku. Niestety na grzałkę nie idzie żaden prąd. Na niebieskim mamy nic. Na brązowym mamy 11, to jest, czyli do wiatraka czerwony. Teraz tu będzie 0 w ogóle. Tu też 0, tu też 0. I jeszcze zobaczymy sobie zielonego. To jest 0. Także dziwna sprawa. Nie ma zasilania na tą grzałkę, ale wiecie co? Spróbuję podłączyć zamiast tego czarnego i czerwonego ten tutaj. Już mi się miernik tak szybko wyłączył. Skubaniec. Dobra. Spróbuję tą grzałkę podłączyć nawet tak teraz na sucho do tych dwóch tutaj pinów. I chcę zobaczyć, czy coś się stanie. Dobra, słuchajcie, ja tak przyłożyłem na sucho. Teraz próbuję włączyć. Nic. Błąd HE. Błąd HE wyskakuje. Spróbuję jeszcze tutaj jeszcze raz mocniej to dotknąć tymi dwoma kabelkami. Tak, żeby nie zrobić zwarcia. Kurczę, jak to zrobić? Najlepiej to tak i tak. Ok, mam podłączone. Na pewno stykając te dwa, teraz jeszcze raz włączę stację. Czy w ogóle grzałka się nagrzewa? Nie, wyskoczył błąd HE. Czyli coś jest nie tak
z zasilaniem tej stacji baku. To nie jest grzałka. Tak na moje oko. Chyba, żebym jeszcze po prostu podłączył to normalnie, bez szujnika, tylko z kabelkami od temperatury. Tylko muszę sobie stację podłączyć. Przylutuję. Cztery kabelki, zobaczymy, co się stanie. Czy będzie dalej błąd, a odlutuję oczywiście tą starą. No najlepiej tą starą grzałkę odlutuję, przylutuję na razie tą nową. Także poczekajcie, ja zrobię pauzę i będziemy lecieli dalej z próbą naprawy tej stacji. Dobra, to lecimy z rozlutowaniem tej grzałki. Na razie sobie naniosę troszeczkę topnika. Nie robię tego pod mikroskopem, bo tutaj raczej nie trzeba jakichś takich pokazywać precyzyjnych rzeczy. To są kable, to spróbuję jedynie Wam powiększyć troszeczkę ten obraz. Jeżeli mi się uda to zrobić na telefonie w miarę dobrze. No okej, okay, niech będzie tak. Trochę potrzęsie. Ustawię sobie na 300 stopni. I lecimy najpierw z kabelkami od czujnika temperatury. Jeden kabelek odlutowany. Teraz drugi odlatuje. Ok, pięknie poszło. Te 12 daje rady. Kabelki od czujnika temperatury są odlutowane. I teraz z ciekawości włączę sobie tą stację, zobaczę, co się stanie. A, nie podłączyłem ją do prądu. Dobra. Nie, na razie tak jej nie będę sprawdzał. Teraz dodatkowo wylutuję dwa przewody od zasilania grzałki, czyli czerwony i czarny. Zrobię sobie 300. Tu już dam na razie bez stopnika, zobaczymy jak to pójdzie. Ok, czerwony odlutowany. Teraz czarny. Czarny odlutowany. W zasadzie starą grzałkę już mamy prawie odlutowaną. Tylko trzeba będzie jeszcze odlutować tego żółtego tutaj kabelka, na którym jest jeszcze czujnik. No bo nie, na razie nie będę tego robił. Po prostu wyciągnę starą grzałkę z tego. Tak, i została mi jeszcze. No zobaczcie, no stara grzałka. Tutaj nigdzie nie jest nic przerwane, seria. Także ona, podejrzewam, że jest sprawna. O, to jeszcze wyciągnę ten papier taki, który. Ale się to łuszczy jakoś dziwnie. Powiem Wam tak. Jeszcze mogłoby być uszkodzone to tutaj, tylko nie wiem, co dokładnie to jest. Czy to jest, kurczę, zapomniałem, jak to się nazywa. Dobra, no to przelutujemy teraz tą grzałkę. Ja sobie wezmę trochę topnika, naniosę na końcówki tych, żeby mi to ładnie złapała cyna. Kable są tutaj dosyć grube. Te dwa od zasilania, bardzo grube. Także nie będę żałował cyny i nie będę żałował też temperatury 350. I lecimy z tym koksem. Najpierw sobie, żeby to jakoś było widać, może troszeczkę przylutuję tutaj. Pobielę te końcówki i zobaczymy, jak to wyjdzie. Pięknie. Jedna jest pobielona. Czerwona. Teraz jeszcze czarną sobie pobielę. Troszeczkę tak na wariackich papierach to robię.
ale chcę sprawdzić, czy ta grzałka nowa zadziała, czy będzie dalej ten sam błąd. Pięknie pobielone, nawet trochę za dużo tej cyny tutaj dałem. I teraz od temperatury sobie pobielę końcówki. I też dam trochę topnika, żeby łatwiej to się polutowało. No i dobra, lecimy teraz z jedną, z drugą. Pięknie są porobione. I teraz tak. Czarny polutuję. Oczywiście sobie w ten sposób to ustawię. Najpierw czarny przylutuję kabel. Potem czerwony. Zobaczymy. Ok, czarny przylutowany. Pięknie. Teraz czerwonego. Czerwony przylutowany. I teraz te dwie tutaj przylutuję od temperatury. Na razie je przylutuję tak, powiedzmy, na wyczucie. Zobaczymy, co się teraz stanie. Dobra, grzałka podłączona. Muszę teraz cicho podłączyć zasilanie stacji i będzie test, czy grzałka stanie. Czujników odłożenia nie podłączałem, także sprawdzam teraz, co się stanie z tą stacją. Ustawię sobie na razie tak, jak się włączy, będzie grzała, to ją szybko wyłączę. Ok, włączam. Grzałka przylutowana. Mały test. 891. Znowu to samo. I czy grzałka grzeje? Nie. Błąd HE. Błąd HE. Dokładnie ten sam. Nie wiem, jak wam to pokazać. Może w ten sposób. Błąd HE. Nic to nie pomogło. Przylutowanie tej grzałki. I teraz tak, sprawdzę sobie miernikiem znowu, czy jest jakieś napięcie w ogóle na tych dwóch pinach. I już wam mówię. 0 V. 0 V jest na czerwonym i czarnym, które idą do grzałki. Także problem mamy nie z grzałką. Od razu już to mogę powiedzieć, że jest grzałka ta, co była sprawna, tylko coś się stacja zrąbała w środku. Także robię pauzę na chwilę, odlutowuję to i przylutowuję starą grzałkę. Dobra, słuchajcie, ja zakończę drugą część. To będzie druga część próby naprawy tej stacji Baku 858D. Nie jest to grzałka. Podłączyłem sprawną nową. Jak widzieliście, nie dało to żadnego rezultatu. I tutaj wam powiem, z tej starej grzałki mi się strasznie rozwalił ta powłoka, która, jakby to powiedzieć, tutaj jest na grzałce. Wiecie, co ja zrobię? Ja zastosuję coś troszeczkę innego. Mam po prostu taśmę kaptonową. Nie wiem, jaką wytrzymałość ma taśma kaptonowa, jeżeli chodzi o wysoką temperaturę. Ale jeżeli będzie miała, tak załóżmy, do 400 stopni, to powinna wystarczyć bez problemu, żeby taką taśmą kaptonową owinąć grzałkę zamiast tym badziewiem. Bo to jest, znaczy, to nie jest takie może badziewie, bo to jakby izoluje samą grzałkę od metalowej obudowy stacji Hot Air.
tej dyszy. No ale dobra, kończę drugą część. Niestety dalej ten sam błąd, HE, czyli przyczyna gdzieś musi leżeć na w elektronice, co jest w środku tej stacji. Dzisiaj już nie będę jej rozkręcał, nie chcę mi się już tego robić, jest godzina 20:11, ale myślę, że jutro jak przyjdę z pracy, to rozbiorę ją, no i zobaczy się, jak wygląda stacja baku 858D w środku. Także zapraszam i trzymajcie się.